do pana Konorowicza. I jak to pójdzie? A to jest wejście. I tam się kierujemy. Spójrzmy. Dzień dobry. O, jakieś rosyjskie wojsko. A co tu panowie robią? Bo wjazd, tu wjazd. Jest ochrona. Wjazd na chatę robimy. O. Proszę się odezwać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Robimy wjazd na chatę, czyli będziemy oglądać pana dom, a potem będziemy z panem rozmawiać. Bardzo proszę. No, proszę zapraszać. Proszę, proszę pokazać. Ja tu o taką mieszkam, o. Powoli, spokojnie. A to jest za tymi drzwiami. A tam nie można zaglądać, szanowny panie. Można. Tak, to jest tajne. To jest tajne. No. I proszę bardzo. Czyli nie ma pan tylko w sumie jeden pokój. I tam jeszcze jest. Jeszcze jest jeden pokój, ale... No to proszę mi pokazać. A tam też nie można... Też nie można wejść? To nigdzie można. Dobra, pokażę. Zaraz wezmę klucz. Dobrze. Otworzę. Ładne malowidła. Oto mamusia namalowała moja. No proszę bardzo. Aż przybliżę. Wspaniałe. Idziemy. Idziemy dalej, jest wjazd na chatę. Gdzie łazieneczka? Albo kibelek, ewentualnie. O nie, kibelek to nie. No to łazieneczka czy kibelek? No. No, trochę szpargałów, co? No. Tajna kancelaria. Szkarbałów. No. No ale co? Wrzucić trzeba z czasem. No. Ja to przyjdzie tu. To pan? No, ale bardzo ładne regały. To jeszcze starodawniejsze regały, jeszcze jak my tu przyjechali, to rodzice kupili. Tak. To się nazywa puszcza. Puszcza. Ładny kolor. Ładny kolor regału. Bardzo ciemno i bardzo ładny. Nagraj tam, zobacz, jak małe dziecko był z bratem tam. A zobacz. O tam obraz jest. O tutaj jest, już zaraz chwilę. Ojca, mamy i... Ojej, daleka droga. To który ty byłeś? Po lewej czy po prawej? A zgadnij. Ja wiem, który. Po prawej. Co? Po prawej. Tu pokaż palcem. Nie. Tu? Tak. To taki zdziwiony? Tak. No tamten mniej ogarnięty, ale nie zdziwiony. Mój brat Bogumił. Aha, a ty jesteś obok. A ja u mamusi na rękach. A brat u tatusia na rękach. No. A to mój tatuś, świętej pamięci Bronisław. A to moja mama, świętej pamięci jak była młoda. Żyje Polska. Wzięli ślub i... A ci, co nie robią się, jak Wełku, nagrywamy, nie. Zabijał Polaków, nic się nie denerwuje. Spoko, to Tusk i? Powinien z nimi, jak nie, to ja napiszę do... Widzisz? No widzę. Widzisz, jak do swoich ludzi i zrobią tam no. Taką rakietę, że wszystkich no, tych przeją, no, czarnuchów tych no. Wyrzucą no, ja z Polski. Polska jest dla Polaków, a nie dla jakichś... Niestety, no. Murzynów czarnych. Wspaniałe. Fajne, że mi... Co murzynów? Ja mówię, że zabijał... Polaków zabijają. Kto? O, Wełku ostatnio. A, to tak, właśnie o tym będziemy rozmawiać. Kto na ten temat sądzi w ogóle cokolwiek? To ja zaraz odpowiem na te pytania każdy. Ja zaraz postawię tą. Dobra. Ktokolwiek co sądzi na ten temat, że trzeba chodzić chyba. Wpuszczać, nie puszczać. Ja mówiłem wcześniej, zakaz. Idź tam, no tak, ale to musimy wyjść z Unii Europejskiej.
Daj mi czapkę, będę lepiej wyglądał. Zajebiście. A! Aż ja sam cię uśmieję. Weź ty. Łapniesz? A! O, że kurwa, po ruskie wojsko wojuje. Ale zobacz, że Ruscy nie. Nie tego. Nie wpuszczą. Nie. Nie wpuszczą. A Polacy już taki. Ta, a może w tę mańkę. A może będzie lepiej, może coś. No. Co oni kurwa robią w tej Polsce? A w rządzie śpią kurwa. Zamiast coś robić w rządzie, to. Rząd polski, ta mucha, to śpi i jak siada, to na członka siada. No tak. Co tam się robi? To nie hotel. Jak chcą spać, to do noclegowni gdzieś. Ja uważam, że i to zaraz usiądziemy i chwilę, to z tobą mówię, to będzie 15 minut trwało. Uważam, że może nie powinni wpuszczać do Polski obcego narodu. O, właśnie. Polska, zawsze Polska walczyła o swoją ziemię. Tak, tak jest. I wojny i nie wojny zawsze, kurwa, my waliliśmy, kurwa, obcy... Szanowny państwo. A jak, a tak nie było? No jak nie. Szanowny państwo. Ja historię znam. No. Szanowny państwo, kochani moi, chciałem tutaj przerwać mego wiceprzewodniczącego z tego powodu. Bym troszeczkę... Ja nawet mam swoją pieczątkę, wiesz o tym? Pieczątkę czego? Ja, bo ja prowadzę biura dwa. O. I... O, i dobrze. Bardzo proszę usiąść i proszę zadawać pytanie. No pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, jakim bym zadał. Pierwsze pytanie, jakim bym zadał. Panie redaktorze. To gdzie jest piwo? Piwo to wiesz. Wiesz, że mi jedno się pobiło w trakcie drogi do twojego wywiadu? No. No, pobiło się? Trzy. Pobiło się. I na drodze. Ja teraz dam na piwo, to pójdziesz w kupie. Nie. Pierwsze pytanie to jest takie, co sądzisz o tym, że jak staroselcy się rozwijają? To jest pierwsze pytanie, jak staroselcy się rozwijają? Bardzo pięknie, ładnie staroselcy się... No 20 lat temu jak to wyglądało? Się rozwijają. Tutaj gdzie PKP stara była, będzie budowa nowej stacji PKP. Ja złożyłem projekt. Ale w ogóle słyszałeś o tym, że to ma być to zrobione, czy to będzie po prostu... Ja złożyłem sam projekt do prezydenta. Bo to wiesz, czasami jest tak, że... Miasta Białostok, słuchaj się, panie redaktorze Cezary. Ja nie jestem redaktorem. Ale będzie się redaktorem. Może, jak się uda. No, to słuchaj się. Kina jest zadowolony. Kolego. Trzeba uśmiechać się. Tak. No, wyrok jest. Wiesz, piwo dla niego. Otóż je dla siebie otworzę. No i kontynuujmy. O, tu jest prawo jazdy. Kontynuujmy. O, kontynuujmy. I? Czy uważasz, że ta nasza strona, o tego, bo ja nie mówię za tą. Zaraz powiem o całych starosielcach. Bo za ulicą to tak zbytnio mnie nie obchodzi. Mnie bardziej, wiesz co mnie obchodzi najbardziej? Tutaj. Tutaj o ten park. To jest parkie. O tło. Tak, ten piwo. Ten twój park. Białostockie jest słuchaj, najlepszy. Taką sprawę złożyłem. Od razu i ogółem, niech rząd nie śpi w rządzie. Bo ja nikt nie strajkuje. Złożyłem projekt. Może pan nie krzyczeć? Dobrze. Złożyłem projekt. Oni, żeby. Do Truskuleckiego. No. Mają pracę? Napisałem pismo. Niech zajmują się swoimi. PKP staroselcy, które na rzeczami, a nie jakimiś cudzymi. Przejdzie. Nie wyganiają swoich tych. I będą zbierać obcokrajowców. A co to? Poparli Dyni w Gdańsku się dzieje. Ten i przyjmuje Murzyno. Ten Murzyno przeszedł. No. I jak przejdzie ten mój projekt... Ale to trzeba mieć jeszcze dofinansowanie na ten projekt. Ja będę biały, a nie Murzyn. Was nie będzie obchodziło, a Murzyna ja to bym... sam będę załatwiać to. Wziął kija bezbolowego i w dupę bym walił. U nas. Beni, park, bym będzie wszystko. Nie park ten z Murzyna? Ten co to, no. Ciebie, no. Murzyn niech sobie banana w dupę wsadzi. Dla dzieci, dla dorosłych, no trzeba go zrobić jakoś. Zrobimy wszystko pomalutku,
Pomalutku da się zrobić wszystko. Bo z tego co wiem, to fundusze z Białegostoku, ja ci mówię szczerze, fundusze z Białegostoku, które poszły, to poszły na strzelnicę. Strzelnica będzie zamknięta, a teraz słyszałem, że fundusze nie na strzelnicę poszły, tylko znowu chcą otworzyć lotnisko. Znowu będzie... Tak. O, właśnie. Znowu chcą, Truskolaski, znowu chcą z nowym marszałkiem Sejmu podjąć bunt z tego powodu, że znowu chcę uruchomić moją reakcję, mój protest dla Truskolskiego. Ja powiedziałem w Tychocinie. Niech nie podnosi głosu o lotnisko. Ale niech, nie, proszę nie przerywać mnie, bo jak ja byłem na strajku w Tychocinie, to powiedziałem mu: panie Truskolaski, panie prezydencie, póki ja żyję, jeszcze z mamusią byłem, świętej pamięci Leonardo. A co Tusk robi? Tam ucieka z Polski? Panie... Nie przerywaj. Panie wiceprzewodniczący, bardzo proszę troszeczkę na razie o ciszy, jak ja daję wywiad. To proszę wypowiadać. Dziękuję bardzo. Wróćmy do meritum. Jak ja byłem w Tychocinie, powiedziałem otwarcie dla Truskolaskiego, żeby nie zabierał głosu o lotnisko, bo tam nie teren lotniska. On chce zniszczyć rolników, on chce nadal z nowym marszałkiem. Ale teraz ma być lotnisko, przepraszam, że przerwałem, teraz ma być lotnisko w tym, u nas w Krywlanach. Czy w Krywlanach, czy gdzie? Krywlany już są lotniskiem, tylko że trzeba je rozbudować. Ja mam pytanie do pana Cezarego teraz. Kto będzie latać? Nikt, zero. Nie, dlaczego? Do Gdańska, do Warszawy? Dlaczego nie będziemy latać? Jaki do Bombasu. Na pewno nie, panie Cezary, będzie małe. Panie Jarku. Do Bombasu ja polecę. Czy stać będzie panu na bilet z czołgiem samolotu? I z granatem. Jeżeli będę chciał, to będzie mi stać. Jeżeli nie, to podjadę pociągiem. Czołg. I wszyscy będą uciekać. Przepraszam bardzo. To a najtańsze, wie pan, że najtańsze są autobusy. Dwie rakiety. Tak. Wsiądą do czołgu. Bo komunikacje się reklamuje. Naokoło będę patrzył, a kto nie będzie po samolotu. Nie, po prostu i stanią. Dlatego wyszli na tam tanio. Co ty tu robisz? Bo im nikt nie jest pociągami. Ty widział, o właśnie, Murzyni jest... No, uciekaj do swoich. Oni zaczęli reklamować się sami, no. Bo ja wiem, kto tu jest prezesem. Ja rozmawiałem z prezesem niedawno i powiedziałem: panie prezesie, jeżeli chcesz, żeby komunikacja dalekobieżna pana się utrzymała się na rynku, to proszę z ceny zejść, bilety za złotówkę. I wtedy ludzie będą jeździć nie pociągami, a będą jeździć autobusami, zaczną jeździć. Waszą komunikacją. Ale pociągami jeździ dużo ludzi, tylko że teraz te pociągi do Warszawy, pan, nie wiem czy pan widział te pociągi do Warszawy, te takie strzały srebrne. Czy pan je widział, takie srebro niebieskie. One i tak prędkości nie rozwijają jakie mogą. A co miała jeździć ta, co ściągnęli, wie pan o czym mówię, to ona w Warszawie stoi, ona nie jest uruchomiona i tak dalej. Nie, u nas te pociągi już w Białymstoku stoją, na dworcu centralnym, dwa, jeden do Wrocławia, a drugi do Warszawy. To aż się zainteresuję, bo dawno już nie byłem na dworcu, no. To muszę się... Takie strzały spotkamy się na dworcu z kamerą. Faktem, że one nie mogą takiej prędkości uzyskać, jakie by mogły. Spotkamy się na dworcu, robię zakupy, mogę kupić wszystko. Proszę pana, nad kobietę mogę na chwilę kupić. Będą wszystko. Ja się wezmę za kolegę. A jak wchodzę do sklepu, to kobiety prawie te majtki ściągają. No i dobra, wróćmy jeszcze do jednej sprawy, którą pana bardzo chciałbym zapytać. Co pan sądzi o tych zagranicznych muzułmanach? Bo to jest w sumie meritum mojej sprawy. Szanowny panie. Ja osobiście uważam, że powinni chcą stąd pognać. Szanowny panie, zgadzam się z tym, z panem Jarosławem, że żaden cudzoziemiec do Polski nie powinien jechać.
Jak kończymy nagrywać? Długo walczymy. Obiecuję panu, siądę dzisiaj, napiszę do premier Ewy Beaty Szydło, do prezydenta RP Andrzeja Dudy, ażeby zamknąć całkowicie granicę, tylko pozwolił wjazd... Ale nie już kombinują, żeby zamknąć. Wjazd, tylko pozwolił wjazd dla Białorusinów. Dla jednych ludzi. Dlatego, że to są ludzie... Białorusini, Litwini, no Polskę. To jest co? Jedna krew. Nie. Polska to a Polaków. Będą kontynuować. Obcokrajowcy niech dlatego, że kurwa z polskiej ziemi. Że tak się dzieje w Polsce, jak się dowiedziałem, co się dzieje w Ełku, co działo się w Białymstoku, tak. Co dzieje się prawie po całej Polsce, morderstwo, bandytwa. Ale to jest powoli, to już powoli się zaczyna, no to idzie powoli do Polski, no. Szanowny Państwo, kochani moi. Nic nie biorą tego do kochani głowy. Moi, czy wy chcecie, tak. Ażeby... Chciałbyś? Tak nie powinno być. Nie. Nich po nie. Prostu nich to nie. Jest łamanie praw z ugłym człowieka. Ale z drugiej strony, to jest łamanie praw obywatelstwa Rzeczpospolitej, naszej. I teraz... panie prezydencie Andrzeju Duda, apeluję przez kamerę, przez swoje YouTube, na razie do pana i do pani Beaty Szydło i z Facebooka, ażeby zamknęliście wjazd dla... No, zamknąć granicę, no. Zamknąć granicę, żeby nie było pozwolenia. Ostro. Jutro jadę do Straży Granicznej, piszę pismo dzisiaj, jadę tutaj do Podlaskiego Działu Straży Granicznej, składam pismo do komendanta nowego o zamknięcie granicy całkowicie, wyznaczonych ludzi, ażeby nie było można im wjechać z niczym. Zero będzie. Podziałem sam. No ma pan rację. Wezmę się za te rzeczy. Dlatego, że... Ty uważasz też tak samo? Tak jest. Po tak prostu... jest? To w wojsku? A co nie? O. Ja na służbie jestem u góry. O, to ja widzę, że taka to służba. O. No to... Jak piszą... Ja, taka służba, że ho, ho. Żołnierki... Ja się teraz kurwa zdejmę kurtkę, przebiorę i nagram sobie się. Żołnierki... Ale ma... Nie, naprawdę... Co do tych... Ma pan rację. Co do uchodźców. I... Czyli to był błąd. To był błąd PO. Tam. To był błąd PSL-u. Bo oni dwóch rządzili. PO no i PSL. I tak było. Nie, mówię o Unii Europejskiej. Czyli to był błąd. Tuska. Tusk? Tusk na tym. Tuska. Na tym nie rządził. Makrela. No. Tusk no właśnie, i Makrela. Oni dwóch. Merkel. Oni dwóch się dogadali. Bo Tusk wrócę do samolotu swego. Ten do samolotu był pana prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Całym tym. No. On kto wydał zamach na, na zabicie Lecha Kaczyńskiego? To był zamach? Tak. Ja ogółem jestem Polakiem. To był zamach. Bo tam różni ludzie lecieli z różnych partii. Obce ludzie powinni panie, wieso, żebym ja spotkał, mam pytanie. Od razu kopa w dupę. Do pana. Dolną i dlaczego ja gonił? Tusk poleciał, ty nie zginął. A jak poleciał? Tym samolotem. Ja, jak tym samym idę samolotem po ulicy, nie. To ludzie. On tym samym samolotem, tylko pierwszy poleciał. Podchodzą do mnie, i wrócił, o, i nic się nie stało. No. A jak poleciał, polecieli no, same te gwiazdy. Nasza cała gwiazda. Świecą się. Wspaniała. Na niebie wraz z żoną prezydenta Damo i wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim, tak. Święty takim pamięci jestem człowiekiem, i święty pamięci Damo Marią Teresą jak ja Kaczyńską, był w rządzie, to jakim, on oddał samolot do naprawy, dajmy do Ameryki. To połowę rządu bym od razu wypierdolił na to ulicę. To oddał do ruskich. Musimy a ruskie ulicę sprzątać. I tam mam pytanie teraz te do pana. Kto muchy, te niemuchy, te inne, ruskie. Co oni robią? Do basenu chodzą, kopią się i się dymają? No ale siurki lizają sobie to, między to, sobą. To niby, że PO. To jest rząd.
To jest Polska? No, ale, co ale, Polska? Ale, ale uważam, ale że... Ale z Rosji, kto jest zamieszany? Z Rosji, proszę, kto jest zamieszany? Tak. Z Rosji? Tak. Putin. O, jeżeli Putin. Pan tak, jeżeli brawo. Pan tak twierdzi... Brawo. No tak. Brawo, zgadł pan teraz. Dlatego, proszę pana, Putin jest razem, bo oni cię obejmowali, jak brat z bratem. No, po, no, trudno, żebyście kopali po dupach. No, właśnie. Jak brat z bratem. Ale tam zginęło i z PO ludzie, i z innych partii. Proszę pana. Przecież tam nie zginął sam PiS. Tak. Ale większość część PiS poleciała. Dużo osób dobrych. Różnych. A wiesz pan, że... Dowódcy. Ale teraz... A wiesz pan, że za Krzysztofa Putrę... A teraz pan... Za Krzysztofa Putrę, przed Krzysztofem Putrą ja miałem lecieć. A teraz pan uważa, że... Ale ja się wycofałem, bo mnie mama zachorowała, ja musiałem być w domu, to ja wyprawiłem Putrę, świętej pamięci, i Putrę zginął. Ale teraz pan uważa... I ja jeszcze coś powiem. Pan nie zginie, pan umrze. Ale posłuchaj pan, mnie serce przytrzymało, jak mama była chora, ja chciałem zadzwonić na lotnisko i uprzedzić, żeby nie lecieli. Ale mama była świętej pamięci, mówiła tak, nie mieszaj się w to. Polityka jest najgorsza, a jak zginął leper? O, właśnie. Też zamordowany. Polityka, nie, no sam się zastrzelił, ale też. I on się nie zastrzelił. Jego zastrzelili. Nie. No jak, bo że w głowę sobie strzelił. A jedne mówią, że się powiesił, drugi, że się zastrzelił, a trzeci jeszcze powiedział, że się zastrał się jeszcze. Mi znajomi mówią, że jak z panem będę rozmawiał, to będę miał kurcze, cholerne kłopoty. Jak, o, to na, jak to puszczę. Proszę pana, bo ja powiem, jak leper zginął. Ja nie jestem panem. Na pana to trzeba zasłużyć. Właśnie, o. Panie Jarosławie, ja powiem, jak leper zginął. Leper zginął przez nacisk redaktorów z PO. Ubeków. Tych. Ubeków. Michnik. I Michnik. Michnika. Tego... No ale to jest tylko pana zdanie, tak? Wtedy on nie wytrzymał. I jego... On się nie zastrzelił się. Tylko wie pan co? Ja powiem panu, co jemu dalej. Zastrzelili? Nie. No, ale było, że w głowę strzelono. To w głowę można zrobić... Przynajmniej w telewizji tak było. Pani no, kochany. To wszystko pan, panu szczerze. Ja panu dam przykład. Daj mi czapkę, to był zajebista. Będziemy gawarić paruski. Ja mam gawarić paruski. Był to, że gawari? Kawaryszok kręciło, panie Maju. No ale dobra, zabij to meritum. I jemu pan powiedział, że on zastrzelony. Co chce się panu zrobić? Że, i z panu zrobić, że pan będzie zastrzelony? Nie chcę pan... być zastrzelony, bo mam pan broń przy sobie tutaj. To nie jest broń do strzału. Tylko do obrony mojej. I proszę pana, powiem za, tak. Za tą czapkę ogółem życzę tobie, żebyś był zawsze. Jakbyś mi ją sprzedał, to bym ją kupił. Nie, to nie jest do sprzedania. To jest po prostu to chcesz, moja to służba jest. Zobaczmy. Nie, no. I tą czapkę? Tak. Rosyjską, elegancką? Tak. Zajebista. I wiesz, ci powiem szczerze, Jarek. Zdrowie ci życzę ogółem w nowym roku. Żebyś był zawsze... I powiem, Jarek, z tego czekaj, życia. Czekaj, Wojtek. Powiem tak. Mogę zrobić, że ty będziesz zastrzelony, a ja tobie coś innego dam. No jak już będę zastrzelony, to nic mi nie dasz innego. Przed zastrzeleniem. A, przecież. Przede szczeleniem. To daj mi chociaż trochę tego czasu. Że pan, daj dla człowieka trochę pożyj. Że pan wypijesz. No. Że pan wypijesz, naleję do pana, daj pan to piwo. No. Wlewam piwo. Proszę wlewać. Nie. Nie ma problemu. Ja tylko pokazuję. Wlewam piwo. Przypuśćmy, nie? Mm. Tu jest coś przy pana już. Pan nie wie, że ja wsypuję. A, to ja wiem, o co kaman. Już ja wiem, o co chodzi. Bo ja mam... Do sypki. Do specjalny proszek, przypuśćmy. Cianek. Zapal tego. Cianek. Cianek. Dobra, czy... teraz to już nic nie zapala od was. Cianek, czy coś... Daj, dobra, chuj. Czy... Ale nie tego.
Janek. Czy coś innego? Masz. Nie, tego ja nie chcę. Tego sobie. Losowo wybieram. I wiesz. Będziesz. I słuchaj, powiedz mi. Będziesz uśpiony całkowicie, że nie miałeś wiedzieć. Jak kogut. Jak. Jeszcze gorzej jak kogut. Powiedz mi szczerze. A później ja biorę. Wiesz co? Wieszę na ciebie. A, to i może wiesz? Siekierę wziąć łepą wtedy. Nie, nie, ja nie będę, wiesz, wieszam taki specjalny proszek, że krew, strzelam w to, ciebie oblewam tym proszkiem, że ty jesteś zastrzelony. Co jeszcze sądzisz? O. Kurczę. On był otruty. Co jeszcze sądzisz o Unii Europejskiej? O, właśnie. Czy ona się rozpadnie, czy nie? Rozpadnie się. Ile kwestia czasu, twoim zdaniem? Niedługo. To znaczy? Nie, to jeszcze trochę Ziek. Będzie. Nie. Dwa lata. Panie... Jak będziemy bronić granic? Redaktorze. Jak straż ja z pan granicy, pokazał dwa lata. Siedzi obok. Ja jak mówię tak, szczerze mówię. Granice, że obcy ludzie... Nie potrwa nie dwa lata. No dobrze, no to znowu z ruskimi się spikniemy. Tak będzie. To spikniemy się. Aby oni nas nie przeszli. To trzeba granicę umocnić. Oni tam mają to. Ale... Trzeba umocnić granicę. Mamy też dobre te. I właśnie ja będę rozmawiać. Mamy dobrą. Wybieram się na dniach do Warszawy. Pozycję. Wybieram się. W Stanach. Do Beaty Szydło. No. Wybieram się do prezydenta. Trzeba coś zrobić. Będę pisać. Wyślę pisma. Putina. Ażeby. Oni nie powinni się zbliżać do ministra obrony narodowej naszego nowego morza. Do naszego morza powinni. Bo ja wcześniej jak się wypowiadałem, a powinno być... Minister obrony ten... Macierewicz. Macierewicz, no. Kto? Macierewicz. Ten pojebany ten taki. No. Co sobie z wojsku drugie stworzył. No. Do Macierewicza wyślę, ażeby... On ogółem pozdrawiam jeszcze jedno mam wszystkich tych ludzi, którzy mnie oglądają. I ale nie wiem, czy to będzie jakikolwiek... Będę oczekiwać. I ogółem proszę o wysyłanie, bo się pokończyły już. Bo ja oglądałem naszą armię, wiesz? Testowanie tych różnych produktów, co wy wysyłacie do nas. Wspaniała jest armia nasza. Po prostu tam trochę jeszcze jednak one są dwie czy tam trzy konserwy zostały i poruszki. I jeszcze ja nagram to i wyślę, żebyście widzieli, że... sobie zbudować lotniskowca na nasze morze. To nie jest takie proste. Czemu nie? Ale to już do Macierewicza. Ogółem trzeba. Nas rozumiecie. Znaczy, budujemy na co? To nie na Macierewicza. To musi wydać pozwolenie prezydent RP. Więc każdy Polak musi zbudować sobie lotnisko. Prezydent i marszałek Sejmu. Żyć sobie. Tego powodu więksi. I Sejm. I posłowie. Dlatego, ale że kobiety i te mężczyźni, co nas oglądają, to dużo jest... Mocniejsi. Ja bo dziękuję za oglądalność. Mamy F-16 latające, to jeszcze do tego mamy lotniskowiec. A nie mają Niemcy lotniskowca, nie mają Ruscy lotniskowca. A my by mieli. Rozumiesz? Tak. Jeżeli już w to iść, no to trzeba tak dążyć. No. I co o tym myślisz? Czy to warto jest? To warto jest. To bardzo warto, bo to będzie obronę granic, morza i granic. Pali się polski papierosy, Marlboro. Całkowicie będzie obronę Polski. Ja z tego powodu, gówno się nie pali, mieli bo jestem bronić prawdziwym Polakiem. Tak. Czym? I tym, że i to lotnisko w Polsce trzeba czym więcej. Trzeba dokupić samoloty, które będą na lotniskowcu, to o tym wiesz. Wiem. No. Wiem. I na pewno to nie będą migi. Tylko muszą być F-16. Jeszcze lepsze. Tak. To muszą być amerykańskie. No, różnie można, mogą być i te francuskie. Tylko nie, francuskie nie. Amerykańskie, niemieckie, najlepsze. No. Czyli jesteś za tym, żeby zbudować jeden chociaż lotniskowiec. Jestem za. Chociaż jeden. Nie jeden, ale cztery powinno być. Cztery za dużo. O, fajnie by było. Szybko. Co, ale to taka gruba flota by poszła. Tak. O, lepiej wydać grubszą kasę. Ale masz obronę. No tak, z naszych podatków.
Bo na co Polska wydaje. Dobrze powiedziałeś. Słuchaj, ja lepiej odłożę swoje od jedzenia i na obrotę.